Pietruszeczka, czyli witamina C, selerek, mój ulubiony selereczek. Bardzo lubię, bardzo, bardzo. Dzisiaj sobie zjemy może jeszcze jedno jabłuszko albo dwa. Papryczka, następna dawka witaminy C. Teraz tak, buraczek, no i marcheweczka, nie wiem, na dzisiaj chyba wystarczy. Co my tam jeszcze mamy? Powinien jeszcze być imbirek, kurkuma jest, jest kurkuma, piechotka, kurkuma na infekcje, jakiekolwiek, no i git. Kapustka kiszona, miam. Oczywiście mamy też i ogóreczki kiszone. Są, a ja już, może być inaczej. No i co teraz? Teraz. Teraz musimy wygrzebać tą taką pewną rzecz. Taką spoko rzecz. Podłączamy pod 24 V. Czyli tu wszystko działa. Działa. Prąd jest, wszystko jest. No i teraz rzecz bardzo ważna, czyli maszynka. Trochę zużyta, używana przeze mnie kilka dobrych lat. Ale to nieważne. Ważne, że dalej działa i roboty robi. Trochę już jest zużyta, tak jak wspomniałem. No to mam ważne. Wszystko ciężko robić jedną ręką, ale... Dobra, weszło. Podłączamy do prądu. Działa! Ale to nic. Szczoteczka. Szczoteczka do mycia. To jest na odpady. To jest kubeczek. Wszystko git. Zwykły iCook. W domu mamy Sanę. No i co? Kroję warzywa i zaraz się odzywam. No i co? Mamy już pokrojone. Poćwiartowałem troszeczkę, żeby nam tutaj weszło lżej. Żeby pracowała. Włączamy. Może zaczniemy trochę od selera. Niech się prze... Jak to śpiewa Łysy, my idziemy po zdrowie, my idziemy po zdrowie. A jak? Nikomu nic nie narzucam, od razu mówię, każdy dba o siebie jak musi. Mam tyle lat, ile mam. Nie choruję, nie zażywam żadnych tabletek. Jedyne co, od czasu do czasu się oczyszczę, bo jakieś tam gile z nosa pójdą i tyle. I tak sobie o to dbam, cała moja rodzina również. No polecam, polecam. Polecam każdemu, nawet w tak ciężkich warunkach jak tir. Można to zrobić. Robię to kupę lat. Także nie ma problemu. Mam baniak z wodą 20-litrowy, gdzie potem to wszystko myję. No ale zastrzyk energii jest niesamowity. Tak jak wypijecie Red Bulla, tak jak piję sok, powiem wam szczerze, że fruwam. Naprawdę fruwam. Tyle to daje energii. Zobaczcie, coś pięknego. Pulpę wyrzucam, w domu ogólnie nie wyrzucamy, zbieramy do beczki. Potem kupuję to w ziemię i pod moje piękne pomidory, papryczkę,
jest to wszystko zużyte. Także tak to wygląda. Dobra, wycisnę to wszystko. No i do zobaczenia niebawem. Pokażę Wam, jak to wyszło. Teraz witaminka C. Za dużo tego nie zostało. Ale idzie. Idzie. No i ostatnie dwie gałązeczki. Wszystko mi się połamało, więc dopycham sobie marchewką, teraz co? Jabłuszko, dopychamy. Piękne, same witaminki. Bomba witamin dla organizmu. Naprawdę polecam wszystkim. I marcheweczka. Zobaczcie. Ileż tego jest. Także widzicie, przetwornica spokojnie daje radę. Maszynka, nie wiem ile ona ma wad, może z 300. Bez problemu chodzi. Przynajmniej w takim sprzęcie jak Renault, kurwa. Także git. No i to co? No to zaczynamy mycie. Tak jak mówiłem, nie jest to prosta robota, jest baniaczek, jest woda, odkręcamy. Oczywiście potrzebuję dwóch rąk, więc biorę się za mycie. No i co, wszystko po operacji, maszyna umyta. Teraz jeszcze jest w miarę ciepło. Problem ogólnie jest zimą. Woda jest zimna. Ale akurat w tym samochodzie trzymam ją w schowku, jak włączę webasto, to powiem Wam szczerze, że podgrzewa mi ten baniak z wodą. Żadnego brudu nie ma, to jest wszystko bio. Zobaczcie, spływa na parkingu. Myślę, że jest okej. Okay.